Cześć, z tej strony Michał Dulemba. Zapraszam Cię do słuchania podcastu Nieliniowy. Będziemy tu rozmawiać o machine learning, programowaniu i zarządzaniu projektami korzystającymi ze sztucznej inteligencji. Jeśli pracujesz w tej branży, chciałbyś zacząć lub Twoja firma rozważa wykorzystanie tych technologii, jesteś w dobrym miejscu. Zapraszam Cię serdecznie. Cześć, dziś w podcaście pojawi się Ruslan Korniczuk, który na co dzień jest architektem w Capgemini, pisze doktorat z NLP i występuje na różnych spotkaniach ludzi z branży IT jako ekspert w dziedzinie machine learning. Z Ruslanem poznaliśmy się na meetupie na temat machine learning w ING w Katowicach jeszcze przed wybuchem pandemii. Cześć Ruslan. Cześć Michał, dzięki za zaproszenie. Może zaczniemy od tego, że opowiesz o swoich doświadczeniach, bo występujesz w różnych ciekawych miejscach. Zamieniamy się w słuch. W Capgemini pracuję na stanowisku wiodącego architekta rozwiązań IT. Najbardziej z konferencji lubię PyCon.pl, lubię jego odpowiednik PyCode z Trójmiasta i meetupy na temat sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. I zwykle opowiadasz tam o NLP, o swoim doktoracie. Jakie tutaj tematy najbardziej Cię interesują? Nie, o swoim doktoracie to ja opowiadam tylko na dedykowanych konferencjach naukowych, na których nikt tego nie słucha, tak, ale jest taki obowiązek, żeby dostać punkty. To na takich konferencjach jak PyCon.pl, Silesian Artificial Intelligence mogę mówić zrozumiale, ciekawie, a na konferencjach naukowych średnio, tak, żeby to po prostu było przyjęte i dobrze odebrane. W Capgemini teraz jesteś architektem, ale jak ostatnio rozmawialiśmy, to mówiłeś, że rok czy dwa lata temu głównie zajmowałeś się tematami machine learning. To może opowiedz o jakimś ciekawym projekcie, na tyle, na ile oczywiście możesz zdradzić tajemnicę. Szybko wytłumaczę, tak? Ja dwa razy ostatnio dostałem awans w Capgemini i pracuję tak zwanym wiodącym architektem. Ciężkie słowo dla języka polskiego, w angielskim lead architect mi jakiś się bardziej podoba. Capgemini to jest bardzo duża firma. Pod głównym brandem mamy ponad 270 tysięcy osób w 50 państwach, a jeszcze mamy takie brandy jak Capgemini Engineering, który zajmuje się inżynierią, czyli przykładowo jakiś hardware, Capgemini Invent, który odpowiada za nowoczesne rozwiązania, w nim AI przykładowo, jest jeszcze Sogeti, tam bardziej inżynieria oprogramowania i jako architekt ja mam jakieś swoje domeny i mam też kolegów, którzy z innych domen, przykładowo Google Cloud Platform, Azure. Ja mam w swoim portfolio inżynieria oprogramowania, w szczególności język oprogramowania Python, chmura obliczeniowa AWS-a i ten szeroki temat sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. I ta sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe dla mnie to takie narzędzie, jak przykładowo, nie wiem, HTML dla kogoś. Czyli ja nie zajmuję się tylko tym, ja dostaję projekt IT, i w nim możemy zastosować, jeżeli musimy, tematy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Z ciekawych projektów, o których chciałbym porozmawiać, to być może o pierwszym. To będzie ciekawostka, dlaczego w ogóle trafiłem w to. Nikt mnie w Capgemini nie rekrutował jako architekta do tematów sztucznej inteligencji, ale na studiach tu w Polsce, na Uniwersytecie Śląskim, na magisterce, moją specjalizacją były systemy informacyjne i systemy inteligentne. Brzmi jakby sztuczna inteligencja, ale w praktyce nie było tam żadnej sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, ale były przykładowo systemy ekspertowe. A w 2017 roku, jak pracowałem w Capgemini, wtedy jeszcze na stanowisku starszego konsultanta z Jerzym Witkowskim, moim zdaniem jeden z najlepszych kierowników projektu, z którym miałem przyjemność pracować, i wtedy robiliśmy tak zwany assessment, czyli sprawdzenie sytuacji u klienta, to była firma energetyczna z Kanady. I ja wtedy jako inicjatywę zaproponowałem zastosowanie uczenia maszynowego w ITSM. ITSM to po angielsku IT Service Management. To była bardzo trafna inicjatywa. Jak to się mówi, obudziłem się już popularny, dalej pisanie artykułów, wystąpienia na meetupach, kolejne projekty. I ten projekt, my to nazwaliśmy Ticket Routing lub Best Routing. Kiedy nasz Service Desk lub tak zwany call center
contact center. Dostaję zgłoszenie od klientów, od pracowników. Przykładowo ktoś chce zmienić hasło, u kogoś nie działa drukarka, ktoś chce złożyć wypowiedzenie, a my próbujemy automatycznie te zgłoszenia kierować do odpowiedniego działu. Jeżeli mamy taki model do best routingu, ticket routingu, to on nam bardzo dobrze przepisze od razu ticket według informacji historycznej, które ma. Bo mówisz, że to jest 2017, więc jeszcze przed rewolucją transformerową. Jeżeli możesz opowiedzieć coś więcej o architekturze tego, jak to było zbudowane, czy to był Bag of Words, czy to był jeszcze zupełnie jakiś inny pomysł, na podstawie czego były dobierane te ścieżki dla danego ticketa? Architektura mi się bardziej kojarzy jakieś sieci neuronowe. W naszym przypadku to była moja inicjatywa, ja piszę w Pythonie. Wtedy to była zwykła klasyfikacja scikit-learn i też jakby przez to, że robię doktoraty, w jakiś sposób analizuję tekst i metryki, to dobrze to się poskładało w całość. Czyli oprócz dzielenia tekstu na akapity, na zdania, na poszczególne słowa, tymi regularnymi wyrażeniami, można było jeszcze pousuwać tak zwane stop słowa, przyimki, zaimki i wtedy lepszą jakość mieć. Ale dla tego klienta firmy energetycznej mieliśmy bardzo dużo danych. Ja zwykle wolę mieć tam ponad 2000 próbek, przykładów, więc taka liczba była i od razu wynik był dobry. Wczoraj miałem okazję obejrzeć wykłady na temat Spark NLP, takiej biblioteki. Była wykorzystywana w różnych ciekawych miejscach związanych z przetwarzaniem rekordów medycznych, ale jedna prezentacja była na przekór wszystkiemu. Pani, która opowiadała, mówi, że w sumie ona zajmuje się procesowaniem jakiegoś jednego bardzo konkretnego formularza medycznego, który ma jakiś określony format i pobiła wszystkie możliwe metryki deep learningu właśnie tak zwanymi klasycznymi metodami. No tam grube, nie wiem, może 10%. W zależności od tego, jakie są potrzeby, może się okazać, że klasyczne metody działają bardzo dobrze. Tak, dokładnie. I wdrożymy to szybciej i wytrzymanie to będzie łatwiejsze. I wyjaśnić, co zrobiliśmy, będzie łatwiej i przekonać klienta, bo jeżeli klient nie rozumie, to nie kupuje. Jeżeli klient bardzo dobrze rozumie, co chcemy osiągnąć i mówimy, że to zrobimy szybko i będzie działało, no to wtedy przekonamy klienta. Jak właśnie mówisz o klientach, to jestem ciekaw, jak Capgemini, czy część twoich obowiązków to jest też sprzedawanie AI klientom, czy to jest bardziej zarządzanie ludźmi, którzy piszą kod? Jak teraz wygląda twoja praca? Ostatnio u nas jest taka reguła, że każdy w Capgemini sprzedaje. Można to nazwać takim modnym słowem upsell, że w każdym dobrym momencie próbujesz sprzedać więcej. Ja nie jestem aż tak dobrym sprzedawcą, ale to, co robię, ja próbuję zobaczyć, jak wyglądają procesy u klienta i po prostu doradzić, co w tym przypadku można zrobić. I przykładowo z tych ciekawych projektów to zrobiliśmy tak zwany brand monitoring dla klienta Szwecji, bo pewnie słyszałem, że ludzie najbardziej nie lubią komunikację miejską, pocztę i pociągi. I tak się właśnie było, że nasz klient był firmą pocztową Szwecji i Danii, to dużo negatywnych zmianek było w internecie. To ja to zrozumiałem, tak, bo pracowałem z biura w Sztokholmie na miejscu, że ludzie nie najbardziej reagują, kiedy ja mówię, że pracuję w tej firmie, tak, i mają od razu jakieś problemy, tak. Więc taki projekt po prostu zauważyłem na miejscu, tak, że to ma sens i można to zrobić. Pozbierać takie wzmianki, obliczyć analizę sentymentu taką ogólną, nie do pojedynczej wzmianki, a w całości, i próbować to mierzyć i ulepszać, tak, żeby brand w internecie był lepszy. Zrobiliśmy my też takie sortowanie tych zmianek, żeby można było zareagować tylko na bardziej ważne komentarze, wzmianki w sieci. Kiedy osoba ma dużo obserwujących, kiedy ta wiadomość, wzmianka ma dużo polubień, dużo komentarzy, żeby później nie było dużego konfliktu. Więc u nas każdy sprzedaje, a w Capgemini mamy coś osobnego, my to nazywamy Perform AI i to jest takie globalne portfolio. Jakby ktoś chciał na całym świecie zrobić AI, to on idzie tam i Capgemini mu zrobi AI. A w Polsce też mamy ludzi, którzy bezpośrednio reprezentują Capgemini w temacie AI. Przykładowo taką osobą jest Marek Sowa. Jeżeli klient jest poza granicami Polski, to odsyłamy go do Perform AI. Jeżeli jest tu na miejscu, to mamy tak zwanego tam Head of AI, przykładowo Marek Sowa,
który może porozmawiać z klientem. Ja też dostaję czasem takie wiadomości, tam, hej, Ruslan, widziałem twoją prelekcję, chcę robić AI w naszej firmie. Tak, to ja muszę ich, tych osób przekazać dalej w dobre ręce, które się tym zajmują, bo ja już bezpośrednio pracuję na projektach. Dzięki za wyjaśnienie. I teraz w momencie, kiedy pracujesz nad takim projektem, rozumiem, że masz machine learning inżynierów, którym zlecasz jakieś rozwiązanie. I to jest częściej rozwiązanie, które budujesz od zera, czy raczej kupujesz coś od AWS-a czy Google'a? Jak podchodzicie do budowania takich modułów? Capgemini tak duża firma, że jest wszystko. Zarówno tworzyliśmy nowe algorytmy uczenia maszynowego, jak i budowaliśmy własne modele uczenia maszynowego na podstawie istniejących już algorytmów, jak i korzystaliśmy z gotowych rozwiązań chmurowych. Przykładowo ciekawy case był call center. Była taka promocja przykładowo samoobsługi haseł. Jak zapomniałeś hasła, to możesz sam zresetować. Nie musisz dzwonić w call center i prosić o resetowanie hasła i mówić tam jakieś nazwisko panieńskie matki. Problem był taki, że to był call center z UK w języku angielskim i bardzo dziwne akcenty tego języka angielskiego. Nie można powiedzieć, że to był jedynie British English, to był każdy English, więc mieliśmy problem z tymi chmurowymi rozwiązaniami z podelka. Amazon Transcribe, Microsoft Azure Speech to Text, Google Cloud Speech to Text, IBM Watson i tak dalej. To był jeden z tych przypadków, kiedy próbowaliśmy nie z podelka korzystać i zrobiliśmy porównanie tam 6, nawet 7 różnych rozwiązań, takie też mniej popularne jak Nuance, Automatic Speech Recognition lub CMU, Sphinx, żeby wybrać najlepsze. I wtedy okazało się, że akurat my nie możemy w tak krótkim terminie i w określonym budżecie stworzyć własny z podelka model uczenia maszynowego, który by poradził z tymi różnymi akcentami języka angielskiego w UK. Cloudowe rozwiązanie miało najlepszą jakość. I też, Michał, mówiłeś o inżynierach do uczenia maszynowego. Ja mam jakiś projekt IT i w ramach tego projektu potrzebuję jakiś konkretny problem rozwiązać. Przykładowo to może być speech recognition lub OCR, rozpoznawanie znaków lub analiza sentymentu. W takim przypadku, moim zdaniem, to się nie opłaca wynajmować osobno kogoś. Czyli ja mogę zrozumieć, co to jest za problem, mogę zaproponować rozwiązanie dla klienta A, B, C i wspólnie wybrać to, co najbardziej pasuje, czego się klient najmniej obawia, co będzie bardziej korzystne. To teraz może przejdziemy do twojego doktoratu, bo mówisz, że musisz o nim pisać w trudny sposób albo opowiadać w trudny sposób. Ja czasami trochę sobie tak myślę, jak widzę papiery tak zwane machine learningowe, że one też są napompowane specjalnie, żeby wyglądały skomplikowanie, a potem się okazuje, że to tak naprawdę jakiś bardzo prosty trik matematyczny gdzieś na samym końcu sieci neuronowej, ale trzeba napompować odpowiednio, żeby się sprzedała publikacja. Chętnie się dowiem, co ciekawego robisz na tym doktoracie i jakie masz wyzwania. Gorzej, jak robisz tak zwany opis podobnych rozwiązań, czyli przegląd literaturowy. I wtedy ja muszę to przeczytać, tak z tym nie mam problemu, ale ja muszę w prosty, zrozumiały sposób opisać to, co ten artykuł zrobił ciekawego. I nawet sami autorzy nie potrafili wyjaśnić, co oni zrobili. Tak, a ja z kolei muszę to zrobić. I wtedy muszę jakby doprecyzować ich nie wszystkie wnioski, przełożyć na zrozumiały język i opisać. Ale też przed opisaniem muszę kolejny raz to wszystko skomplikować. Czyli żeby zrozumieć, muszę to wszystko wyjaśnić dla siebie, ale później tak samo muszę wszystko skomplikować. Może warto robić jakieś podcasty, tak, o takich trudnych artykułach i mówić w prosty język. Wspomniałeś o tym, że jest to sprawdzanie skuteczności nagłówków czy całej treści strony, więc chętnie posłucham, jak do tego podchodzisz. Jest coś takiego jak konwersja, współczynnik konwersji. Mamy stronę internetową, wchodzi 10 użytkowników, jedna osoba z tych 10 kupia. I wtedy zakładamy, że współczynnik konwersji będzie 10%, bo jedna osoba z 10 kupiła. I na różnych etapach, w tak zwanym lejku sprzedażowym, próbujemy tą konwersję mierzyć. Ile osób weszło do sklepa, ile osób zapytało o ofercie, ile osób sprawdziło ofertę, ile osób kupiło. My próbujemy robić predykcję tego współczynnika konwersji. Obecnie tylko dla języka angielskiego. Na studiach
magisterskich pracowałem również językiem polskim. Zrozumiałem, że to jest trudny, zbyt trudny temat i poszedłem w kierunku tylko języka angielskiego. I my próbujemy wykorzystać analizę czytelności tekstu. Czyli tekst może być zrozumiały, niezrozumiały, standardowy. Dla dzieci książki piszemy zrozumiałym, prostym językiem. Doktorat piszemy trudnym, skomplikowanym, niezrozumiałym językiem. I my tą analizę tekstu możemy robić w dowolnym miejscu. To może być e-mail, który dostaliśmy i tam jakaś oferta, tak zwany właśnie spam. Lub to może być strona docelowa, po angielsku landing page, gdzie nasz użytkownik wchodzi i może zakupić nasz produkt. Różnica, którą ja widzę, tak, w tym, co my robimy, z tym tematem, my analizujemy jedynie tekst. Ja nie wchodzę w analizę wizualnych aspektów strony, ale wierzę w to, tak to jak najbardziej się nadaje. Przykładowo w Polsce na Śląsku landingi.com oni się zajmują uczeniem maszynowym na podstawie wizualnych aspektów strony. Czyli jakie kolory, jakie przyciski, bo to na pewno ma bardzo duży wpływ na konwersję. Ale nas interesuje sam tekst i język angielski. I również my to próbujemy robić, można powiedzieć, contextless, bezkontekstowo. Bo zwykle jak ktoś w machine learning robi predykcję z współczynnika konwersji, on zbiera cały kontekst. Przykładowo, skąd pochodzi użytkownik, jakie wcześniej zrobił transakcje, kto reklamuje się, jaka firma zrobiła tą reklamę, jaki produkt, jak ten produkt wcześniej się sprzedawał, jak wygląda strona, jak wygląda tekst. Bardzo dużo kontekstu i wtedy, moim zdaniem, predykcja konwersji nie jest trudna, bo masz mnóstwo atrybutów i możesz sobie z tym poradzić. A my próbujemy już na podstawie samego tekstu zrobić predykcję. Czyli w praktyce to znaczy, zanim opublikujesz tekst, przykładowo wydrukujesz ulotki i rozdasz na Mariackiej, to już możesz zrobić predykcję. Czy konwersja takiego tekstu będzie dobra, wysoka, lub będzie niska i lepiej taki tekst zmienić. To opowiedz, skąd wziąłeś dane, bo jestem ciekaw, czy na przykład robiliście jakieś skrapowanie stron, które są uważane, że dobrze opisują produkty, czy może tak jak mówisz, książki dla dzieci kontra doktorat, no bo to jest chyba trudne stwierdzenie, że dany tekst jest łatwy do zrozumienia albo trudny. Tu muszę pochwalić już wymienioną firmę landingi.com. Biuro jest na Śląsku. Blażej Abel, osoba do kontaktu. I to jest ten fantastyczny przypadek, kiedy potrzebowałem może jakieś 3 minuty maksymalne czasu Blażeja, żeby na jednym z meetupów jeszcze przed COVID-em jemu wytłumaczyć, dlaczego wierzę w taki temat. A się okazało, że oni wierzą w inny temat, więc im nie przeszkadza podzielić się takimi danymi. I to jest historia sukcesu, tak, bo ogólnie dostępne dane mam, ale one nie do końca pasują pod nasze potrzeby. My potrzebujemy tekst w języku angielskim i jego konwersję. Kolejny tekst, jego konwersję. A zwykle dane, które mamy tam przykładowo od chińskiego Alibaba, to tam bardzo dużo kontekstu, ale nie ma tej samej reklamy tekstowej. Jeżeli ona i będzie, to przykładowo w języku chińskim, lub to będą obrazki, bo to była jakaś reklama, można nazwać banerowa, która była wyświetlana w internecie. Bardzo mało źródeł danych, gdzie jest sam tekst i jego konwersja bez kontekstu. To super, że się podzieliła z tobą ta firma danymi. Rozumiem, że jak skończysz doktorat, to też oni będą współautorem? Jak rozwiązaliście ten temat? Oni nic nie wymagali, tak, dla siebie. To, co ja próbuję grzecznie robić, na każdym swoim wystąpieniu publicznym próbuję dodawać slajd o tej firmie, a próbuję też wymienić, jak dzisiaj zrobiłem tak tą firmę, bo napisanie artykułów naukowych to jest długi i trudny temat i trzeba uważać, tak, jeżeli ja po prostu dopiszę osób, u których wziąłem te dane jako autorów, możemy razem mieć kłopot z tym później. Ale ze swojej strony naprawdę bardzo doceniam takie otwarte podejście. Ja byłem też w Szwecji, byłem we Francji, pochodzę z Ukrainy i taką firmę i takie otwarte relacje ciężko znaleźć, żeby ktoś po prostu powiedział, spoko, masz dane, rób to, co chcesz zrobić, temat jest ciekawy. To teraz może opowiedzmy o tym pobycie w Szwecji, bo też o tym wspomnieliśmy. Trafiłeś tam na jakiś projekt, który pokazał jakąś taką etyczną stronę machine learning i tego, że jedne rzeczy warto robić, a inne, no, można się nad nimi zastanowić, czy one są na pewno w porządku.
pamiętam, że miałeś jakąś historię do opowiedzenia. To trzeba jeszcze raz powtórzyć, że ja pochodzę z Ukrainy. Zgadujcie to mniej więcej z tego, jak mówię w języku polskim. I mentalność, mówiąc, że jest podobna, ale moim zdaniem one się różni. I nawet w granicach jednego państwa mentalność ludzi może się różnić. Przykładowo Niemcy wschodnie, zachodnie, tak? Oni się będą różnili, bo w różny czas rządzili inne państwa tym terenem. I otoczenie zmienia mentalność, powoli, ale zmienia. I ja zauważyłem, że moja mentalność się zmieniła, jak byłem w Polsce, a jeszcze bardziej się zmieniła, jak byłem tam około roku w Szwecji, w Sztokholmie przeważnie. I właśnie w tematach sztucznej inteligencji jak najbardziej. Bo ja podchodziłem tak w różowych okularach do tego wszystkiego. O, fajny pomysł, można to zrobić. Przykładowo People Analytics. A co będzie, jeżeli będziemy analizowali wszystkie dane z komunikacji pracowników firmy, żeby zrozumieć przykładowo, kto jest liderem nieformalnym tego zespołu. Jak chcemy zrobić awans w tym zespole, to możemy zrozumieć, kto może rządzić tym zespołem, bo on już jest nieformalny lider. Można pójść zapytać, ale można też zobaczyć to w danych. Lub przykładowo, a co będzie, jeżeli z takiej komunikacji zrozumiemy, że powstał konflikt pomiędzy jednym pracownikiem a drugim. Ili powstał konflikt pomiędzy pracownikiem a klientem. Ale nikt o tym nie powiedział, ale możemy zobaczyć w danych. I przed tym, jak pojechałem do Polski, mi się wydawało, że to ciekawe, tak zwane sexy tematy uczenia maszynowego. Ale w Szwecji zrozumiałem, że to bardzo niebezpieczne i nikomu w sumie niepotrzebne tematy. Bo warto stać po drugiej stronie, zrozumieć, kto inny też może użyć takich modeli i w jakim celu. I lepiej tą stronę po prostu nie iść i bardzo uważać. Ostatnio bardzo dużo złych wiadomości tak na temat używania sztucznej inteligencji. Tak, po pobycie w Szwecji zrozumiałem, że na to wszystko trzeba uważać i ja wolę robić takie inżynieryjne projekty. Przykładowo wykorzystanie analizy sentymentu. I wierzę w to, że w taki sposób nie zrobię za dużo krzywdy. I w doktoracie też próbujemy maksymalnie etycznie do tego podchodzić. No to ciekawa opowieść, bo rzeczywiście wydawałoby się, że to niewinne zbadać takie interakcje, ale tak jak mówisz, można tego użyć później do zwolnienia kogoś albo nie dania mu podwyżki, albo jeszcze innych różnych mniej sympatycznych, na które ktoś wpadnie. Ja ze swojej strony nie będę podpowiadał, tak, bo ja teraz wymyślę ciekawe tematy, jak to można zastosować, przykładowo w Chinach, a później się okaże, że Chiny to zrobili i nie będę w stanie udowodnić, że to nie było z naszego z tobą nagrania. Myślę, że Chiny już wymyśliły 10 rozwiązań znacznie bardziej twardych niż nasze tutaj luźne przemyślenia. Ale wracając do tej odpowiedzialności, tak jak mówisz, trzeba na to patrzeć mniej przez różowe okulary, ale jednocześnie też wczoraj na tej konferencji związanej z NLP była taka krótka prezentacja, gdzie pani researcher, nazwijmy ją, zajmowała się tweetami ludzi, którzy myślą o samobójstwie. Więc naprawdę no, ekstremalnie trudny i poważny temat. Tytuł brzmiał NLP może ratować życie. No i rzeczywiście takie drobiazgi, jak na przykład powtarzanie niektórych słów, czy wyczuwanie takiego sentymentu nie tylko użytego słownictwa, ale z tego, w jaki sposób ktoś pisze, że na przykład pomija niektóre litery albo przeciąga inne, to były takie znaki, które mówiły, że coś tam złego się dzieje w jego głowie i fajnie było to zestawione z innymi przykładami, gdzie ktoś żartował o tym, że on chyba zaraz zginie, bo na przykład, nie wiem, zniszczył coś rodzicom, powiedzmy stuknął samochodem i pisał tweeta typu oh, my mother is going to kill me. Było jak porównanie, czym się różni taki no, niewinny tweet, niewinny żart w sumie od tych takich, które są poważne i że można te rzeczy odróżnić, no i zapobiegać w określonych sytuacjach takim tragediom. Tak jak machine learning ma wpadki, tak ma też jasną stronę. Trzeba jakby patrzeć też na to tak, że okej, tak jak wspominałeś, z jednej strony ktoś strzela do naukowców bronią zdalnie sterowaną przez AI, a z drugiej strony ratujemy życie, więc chyba trzeba trzeźwo patrzeć na to, że są dwie strony tego medalu. W pełni się zgadzam. To, o czym powiedziałeś, to trzeba wyjaśnić, że chodzi o zabójstwo irańskiego naukowca nuklearnego przez Mossad, czyli Izrael.
taka wiadomość ostatnia była. Dokładnie zależy, jak ten instrument wykorzystamy, ale to, co próbuję powiedzieć tutaj, że ja próbuję świadomo wybierać tematy, w których pracuję i zrobić predykcję, czy to, co będę robił, może być, nie daj Boże, wykorzystane w jakiś niekorzystny sposób. Jak najbardziej też muszę powiedzieć, że ja mam ten syndrom oszusta, czyli rozumiem, że pracuję w kole, gdzie bardzo doświadczonych ekspertów i mi się wydaje czasem, że nie jestem w dobrym miejscu, tak, i mnie tam nie ma być tak z moimi tematami, ale nie wiadomo, jak to się potoczy, tak, i być może akurat mój artykuł naukowy, przykładowo ten ostatni, który był opublikowany, pójdzie w niedobrą stronę i ktoś z tego skorzysta w niedobry sposób. I lepiej to od razu wcześniej zrozumieć, zrobić taką predykcję i być może w ten temat nie iść. To chyba coś podobnego, człowiek, który napisał YOLO 3, on jakby opublikował wszystko z tego, co kojarzę, włącznie z kodem w C++ i wszystkimi możliwymi dokumentami na swoim blogu. Napisał takiego posta z cyklu, róbcie z tym, co chcecie, nie ma problemu. Możecie przerabiać, używać komercyjnie, wstawiać do samochodów autonomicznych, po czym chyba kilka miesięcy później stwierdził, że wycofuje się z machine learning, bo armia zaczęła używać YOLO 3, no i bo on nie chce rozwijać dalej tego detektora, żeby był wykorzystywany w ten sposób. Oczywiście zaraz pojawiły się kolejne osoby, które podjęły dalej ten temat i powstało YOLO 4, YOLO 5. No i jak temu zapobiec? Z jednej strony taki detektor może wykrywać ludzi, żeby ich nie potrącił samochód, a z drugiej strony może trafiać, nie wiem, wioski w Afganistanie, no więc to jest chyba bardzo trudne stwierdzenie, czy robisz dobre rzeczy, czy złe przy tego typu algorytmach. Tak samo w pełni się zgadzam i brakuje mi jakichś takich ograniczeń wykorzystania sztucznej inteligencji. Przykładowo w wojsku, w armii. To nie najlepsze miejsce na takie algorytmy. Zależy po jakiej stronie jesteś, tak, bo rozumiem, że też być może państwa, które mogą wygrać jakąś wojnę, obronić swoje terytoria tylko dzięki sztucznej inteligencji, bo nie mają wystarczająco dużo ludzi. Ale ja osobiście wolę w ogóle nie wchodzić w takie tematy niebezpieczne. I ja bym oczekiwał jakichś bardziej konkretnych kroków od strony państwa Unii Europejskiej, żeby takich działań nie było. Tak przykładowo, jeżeli Rosja teraz robi ten ciąg, tak po polsku się nazywa, z AI autonomicznej, no to może trzeba od razu jasno powiedzieć, że nie ma szans, żeby coś takiego istniało. Zapowiem, że potencjalnie będę miał taką rozmowę z ludźmi z fundacji, która zajmuje się prawem dotyczącym AI w najbliższym czasie. I to jest bardzo ciekawy temat, bo wygląda na to, że Unia próbuje podejść do sprawy dość poważnie i stworzyć prawo, które będzie regulowało wykorzystanie AI w Europie. Natomiast no, na razie są tam różne dyskusyjne zapisy i właśnie ta fundacja ma się zająć tym od strony inżynierskiej, żeby też nie było tak, że każdy if to sztuczna inteligencja i musimy to regulować i oddawać się pod jakiś nadzór specjalny. A z drugiej strony jednak, tak jak mówisz, taka zupełna samowola no, może czasem być szkodliwa. I przy okazji warto powiedzieć, że też dużo od nas samych zależy. To nie tak, że ja tylko czekam na decyzję Unii i nic nie robię. Jesteśmy w tej korzystnej sytuacji, kiedy możemy wybierać sobie miejsce pracy, projekt, bo rynek rośnie, zarobki rosną. Jeżeli jesteś informatykiem teraz, to nie masz problemów znaleźć pracę. Jeżeli masz taki etyczny wybór i ktoś cię zmusza do takich nieetycznych działań, to w każdej chwili obecnie można powiedzieć nie, przepraszam, pójdę na inny projekt, pójdę do innej firmy. Wracając do twojego doktoratu, jeszcze powiedz, bo wyobrażam sobie, że jak go już skończysz, no to te algorytmy mogą być wykorzystywane, nie wiem, do targetowania maili. Planujesz stworzyć na tej bazie swoją firmę. No, czy masz jakiś pomysł potem wykorzystania tego dalej? Pytałeś o pomysł na zarabianie na tym. Ja takiej ścieżki nie widzę. Próbowaliśmy to już zrobić. Nazwaliśmy startup PromoVolt i z sukcesem zamknęliśmy ten startup w 2017 roku, tak jesienią,
kiedy wydałem wszystkie środki, które wcześniej zarobiłem w IT, więc zakładam, że jeszcze tam 9 startupów mi zostało zrobić bez sukcesu, żeby zrozumieć, że to jest trudny temat i może warto tam nie wchodzić. Więc podsumowanie, próbowałem to zrobić, to jest trudne, a temat mi się podoba i warto, żeby on po prostu istniał i mieliśmy mniej źle targetowanych, niedopasowanych reklam i spamu. Jeżeli ktoś wykorzysta to wszystko w tym dobrym celu, to będę też zadowolony, że dostaję ciekawe reklamy, a nie śmiecie. Myślę, że tym optymistyczną opowieścią zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Super się rozmawiało, bardzo mi się podobały te opowieści z pola bitwy i te etyczne tematy. Dzięki serdeczne. Dzięki, cześć.